Koalicja. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w 2020 roku PiS przy poparciu Platformy i Lewicy postanowił wyciągnąć wtyczkę dużej części polskiego państwa, wyciągnąć wtyczkę polskiej gospodarce, polskiej administracji publicznej, polskiemu systemowi ochrony zdrowia w ramach paniki covidowej, w ramach lockdownów, które spowodowały nadmiarowe zgony 250 tysięcy osób. Częścią tego procesu było wyciągnięcie wtyczki systemowi przedłużania orzeczeń o stopniu orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wyciągnięcie wtyczki polegało po prostu na tym, że zostało przedłużanie tych orzeczeń zawieszone. Ustalono, że przez wtedy czas nieokreślony, dziś wiemy, że przez 3 lata po prostu wszystko zostaje tak jak było, nic się nie zmienia. Kto miał orzeczenie w 2020, to zachowuje je do 2023. I cały system, w którym do tej pory to funkcjonowało, został wprowadzony w stan śmierci klinicznej. Nie działały komisje, nie działały urzędy, nie działał po prostu cały system, już wcześniej źle działający. Działało to wyłącznie siłą rozpędu. W 2023 roku Wielka Koalicja COVID-owa spróbowała włożyć tę wtyczkę z powrotem i z wielkim zdziwieniem stwierdziła, że po włożeniu wtyczki, po 3 latach stanu śmierci klinicznej, ten system w ogóle nie działa. Wszedł w stan śmierci permanentnej i kolejki zrobiły się tak wielkie, że po prostu uzyskanie przedłużenia swojego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności w czasie pozwalającym na przykład zachowanie ciągłości wypłaty świadczeń jest czymś zwyczajnie niemożliwym. Bo po 3 latach zawieszenia słabo działającego systemu ten system przestał działać w ogóle. No i w związku z tym koalicja covidowa postanowiła teraz w panice włożyć wtyczkę z powrotem, udawać, że nic się nie stało, przedłużyć ten stan zawieszenia, ten stan zamrożenia tych obecnych orzeczeń, zamrozić go na kolejne kilka miesięcy i kupić sobie w ten sposób trochę czasu do zastanowienia się, co z tym fantem zrobić. Ta ustawa to nie jest rozwiązanie problemu. To jest prymitywna łata kupująca kilka dodatkowych miesięcy na wymyślenie sposobu, na naprawę tego gigantycznego bałaganu, który wspólnie PiS z Platformą, z Lewicą, wspólnie żeście Polakom wprowadzili nie tylko w tym jednym wycinku funkcjonowania państwa, ale w ogóle w całych ogromnych sektorach gospodarki, administracji publicznej. Konfederacja oczywiście poprze ten projekt ustawy, dlatego że nawet takie fatalne rozwiązanie jest lepsze niż nic w sytuacji, gdy mnóstwo ludzi stoi po prostu w obliczu sytuacji zupełnie dramatycznej, dla nich sytuacji nieraz życia i śmierci. Wielu szkód związanych z tym, co żeście zrobili przez ten okres COVID-u, wielu z tych szkód naprawić się nie da, można jedynie rozliczyć ludzi winnych tego, że te szkody zostały spowodowane. Tutaj akurat w tym systemie orzecznictwa otwiera się pewna szansa. Szansa na to, żeby na gruzach tego starego systemu, który zawsze był wadliwy, a teraz w efekcie tworzenia tego zawieszenia całkowicie umarł, na gruzach tego systemu można zbudować coś nowego, lepszego, zreformować tak, żeby funkcjonowało to lepiej niż funkcjonowało wcześniej przez wiele lat. Tą ustawą kupujecie sobie kilka miesięcy, żeby taką reformę wymyślić, wprowadzić i wdrożyć. I ja chciałbym wierzyć, że rzeczywiście się wam to uda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław Sach.